zapraszam do środka, pokażę wam, co tutaj się dzieje. Warsztatowa Akademia Musicalowa powstała w 2006 roku. Jej założycielem jest Paweł Podgórski, aktor związany z muzyczną sceną. Obecnie w dwóch siedzibach Akademii uczy się 500 młodych ludzi w wieku od 4 do 19 lat. Do szkoły można dostać się poprzez castingi, które są organizowane zawsze na początku każdego semestru. Na ostatnim castingu było 250 osób na 30 miejsc. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Mamy bardzo duży wybór zajęć, od tańca klasycznego, przez jazz, hip-hop, musical dance, techniki tańca, po wokal, elementarne zadania aktorskie i dykcję. Ja lubię tutaj przychodzić, bo można się dużo nauczyć, można dużo tańczyć i ja dlatego chodzę tutaj, bo wychowałam się do muzyki, tak jak moja mama. Chcę pokazać Ci świat. Super! Prowadzę zajęcia z zespołu wokalnego, a także z emisji indywidualnej. No i zajmuję się przygotowaniem wokalnych dzieciaków do wszelkiego rodzaju występów i koncertów. Najmłodsze dzieci, nie dlatego, że najwięcej rozrabiają, absolutnie nie, ale dlatego, że są najbardziej wymagające. Godzina zegarowa zajęć z nimi to jest duże wyzwanie. To są dzieci, które potrzebują wielu bodźców, wielu emocji i zajęcia muszą być prowadzone bardzo różnorodnie. Przy Warsztatowej Akademii Muzykalowej działa Agencja Młodego Aktora i nasze dzieci, tutaj muszę się pochwalić, grają w wielu teatrach, grają w wielu spektaklach, w wielu serialach, filmach, dubbingują większość bajek. Nie oczywiście reklamy. Grałam w kilku reklamach i występuję w Teatrze Komedia w Zorro i gram młodego Zorro. Młodzi artyści z Akademii są bardzo twórczy. Do tej pory powstało kilkadziesiąt filmów oraz teledysków. Na końcu roku szkolnego młodzież wystawia duże przedstawienie z udziałem wszystkich uczniów Akademii. Robimy koncerty charytatywne, zbieramy pieniądze dla dzieci, dla potrzebujących. Ostatnio kupiliśmy respirator do ratowania życia malutkim dzieciaczkom. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie. Mamy mnóstwo gości na kanapie. Dokładnie. Proszę bardzo, oto Jula, oto Jakub, Mija, Paweł, Ola, Marek. Marek Krupski, Ola Nowakowska, Paweł Podgórski, Mija Krupska, prawda? Jakub Jankiewicz, aktor, proszę Państwa, grał w Czasie Honoru, w Chichocie Losu, to jest szycha po prostu. I Juleczka Nowakowska. Akademia festiwalowa, znacie, muzyka, śpiew. Chyba zawsze moja babcia mówiła, że najlepsze to jest takie wykształcenie przez śpiewanie. Śpiewaliśmy barkę, pamiętam, zawsze wypływaliśmy łódką na jeziorze i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz już bardziej nowocześnie, słuchajcie. Jak odkryć talent w dziecku? Zobaczyć, że ono rzeczywiście może śpiewać ponadprzeciętnie. No na pewno nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że ktoś jest bezcalenciem. Mm-hmm. Każdy posiada talent, mniejszy lub większy. Mm-hmm. Myślę, że najlepiej odkryć jest talent po tym, jak szybko dane dziecko przyswaja wiedzę i realizuje uwagi. No po tym można stwierdzić, że ktoś ma większe predyspozycje. Dokładnie tak, by ten talent u niego rozwijać. I tym się właśnie zajmuje Akademia Musicalowa. Mm-hmm. Każdy ma talent mniejszy lub większy, no ale są ludzie, którzy nie słyszą. Po prostu nie potrafią powtórzyć dźwięków, a rodzice na siłę mówią im, będziesz śpiewał, synku, albo będziesz śpiewała, córuniu. I przyprowadzają. Bywa i tak. Bywa i tak. Staramy się rozmawiać z rodzicami. Każde dziecko, które przychodzi do nas na casting, ma rozmowę z nami. Jeżeli nie dostaje się do szkoły z jakichś powodów, właśnie chociażby z takich, że nie słyszy, no to sugerujemy inne rozwiązania i inną edukację. Judo. Na przykład. Tak. Tu jest ważna rzecz, że to też nie jest tak, że teoretycznie każde dziecko może przyjść do Akademii, natomiast taka decyzja należy oczywiście do pana Pawła i całej kadry i jest casting robiony. Jeśli dziecko rzeczywiście totalnie idzie w innym kierunku, właśnie na przykład jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o judo, no to wtedy jest rodzic o tym informowany, żeby skierować obok na salę gimnastyczną i tam jakby rozwijać dalej talent dziecka w sporcie. A ty, Marku, co usłyszałeś? To znaczy, ja na szczęście w ogóle zacząłem troszkę od drugiej strony, ponieważ
U nas jest taka sytuacja, że my musimy bardzo, bardzo daleko dojeżdżać. Mieszkamy w zupełnie innej części Warszawy. 40 kilometrów? 39 dokładnie. No tak. I są to soboty, niedziele, nie jest to, myślę, tutaj część dorosła wie, że jesteście naprawdę komfortowo zaangażowani. Tak, no ale tylko dzięki córce, ponieważ wiemy, że to jest jej pasja i to dziecko chce wstawać rano. Bo nie ukrywajmy, no, jeśli chodzi o zajęcia od poniedziałku do piątku w szkole, już jest w pierwszej klasie, to ta sobota, niedziela to jest taki jedyny dzień, gdzie można, powiedzmy, troszkę dłużej pospać, gdzieś tam się pobawić. A ona chce pracować. 80 kilometrów w dwie strony, naprawdę, żeby pójść na warsztat. Tak. To jest fantastyczne. Tak. I to dwa razy było tak, że właściwie to tak lekko tatuś mówił, może my sobie zrobimy wolne, może byśmy dzisiaj gdzieś poszli na przykład na spacer. A Mija co tak odpowiadała? Co? Ja nie. Do wamu, także tutaj jest. Od kiedy ty, Mija, śpiewasz? No już dwa lata właśnie. Nie ma mikrofonu. Mamy mikrofon, proszę. Tak, Mija, od kiedy ty śpiewasz? Kiedy przyszłam do WAMU, to wtedy zaczęłam śpiewać i to była wtedy moja pasja już. Tak. Aha. Od razu wiedziałaś, że chcesz śpiewać. A masz ulubioną jakąś wokalistkę? Chyba nie. Chyba nie. Po prostu. W tej chwili Violetta jest na topie, jeśli możemy tak powiedzieć, i nos tobie jest wałkowana. Aha. Pani Marta Florczak. Twoja instruktorka. Dobrze, no dobrze. I tak dorośli odpowiedzieli za dziecko. Tak, to jest fajna w ogóle rzecz, bo my akurat troszkę, mówię, zaczęliśmy inaczej przygodę z całą tutaj szkołą, z całą akademią, ponieważ jest bardzo fajna rzecz, czego nie ma, myślę, też w innych szkołach, i to warto powiedzieć. Pan Paweł tu organizuje obozy letnie bądź też zimowe, gdzie jest to o tyle fajne, że wiadomo, na obozy jeżdżą dzieci. Tu jest o tyle super sprawa, że są też takie obozy, gdzie może dziecko pojechać razem z rodzicami, bądź też z jednym rodzicem. A Aleksandr, jedziesz na takie obozy? Ale ja podam fajną moje rzecz. Moje dziecko by się na to nie zgodziło. Nie, ale słuchajcie, co jest ciekawe, bo to nie jest tak. Moja żona akurat pierwsza pojechała na obóz z Miją, wzięła sobie książki, żeby troszkę lekturę nadrobić. Zupełnie, powiedzmy, była nieświadoma tego, co tam się będzie działo. No i przyjechała, mówi sobie, poczyta, bo odpocznę, dziecko będzie miało od rana do wieczora zajęcia. No tak nie jest. To jest tak, że i dorośli uczą się tańca, piosenki, zajęć aktorskich i dzieci. Więc fajne jest takie zestawienie, ponieważ dziecko widzi, jakie trudności taki taniec ma na przykład u rodzica. Jest taka metoda Suzuki też grania na skrzypcach, gdzie rodzic uczy się grać razem z dzieckiem. To rzeczywiście jest fantastyczne, że dzieli pasję. A nawet jak jej nie ma, no to przynajmniej pokazuje, że też się rozwija i też ma z czymś problemy, prawda? No jak to jest u ciebie, powiedz mi? Rozumiem, że tu dziecko by nie pozwoliło pojechać na obóz. Moje dziecko nie pozwoliłoby mi pojechać na obóz, natomiast moje dziecko jest tak zaangażowane w Warsztatową Akademię Muzykalową, że mama oddaje całe swoje życie tylko i wyłącznie po to, żeby dziecko mogło rozwijać tą pasję. Ale wychodzi stamtąd czasami? Czasami się udaje. Chodzi do szkoły, uczy się bardzo dobrze. Ale znacznie bardziej bym wolała tam spędzać czas niż w szkole. No właśnie. A ty, jak jest u ciebie? Ale z obozami? Nie, w ogóle ze śpiewem. W ogóle, no. Ja jestem troszkę twoją fanką, wiesz. Dziękuję. Naprawdę, uwielbiam cię. No. Dziękuję. Co do śpiewania i tańczenia, to tak naprawdę tańczę i śpiewam od 6 lat, gdzieś tak. To ile ty masz lat, stary? 11! Nie możliwe. Czyli od 5 roku życia. No, to znaczy od 5 roku życia zacząłem tańczyć, a trochę później śpiewać. Chłopaki, ale i dziewczyny, ale będziecie się do nas przyznawać, jak już będziecie tacy strasznie, strasznie sławni. Będziecie mówili, że w pytaniu na śniadanie byliście u Marzyny i Łukasza. Co? Będziecie się do nas przyznawać? I cześć ciociu powiecie? Marzena wam poprowadzi koncert na przykład. A ja będę wpuszczał i bilety będę przy tym. Kochani, zapraszamy na koncert. Gratulujemy wam, Halo Młodzieży, gratulujemy wam tej pasji i tej zawziętości i uporu i to, że chcecie pracować i ćwiczyć. I gratulujemy rodziców, którzy poświęcają swoje życie i swój czas w weekendy, żebyście wy mogli się rozwijać. Koncert. Ideą naszej szkoły jest również to, żeby pomagać innym. I my razem z młodymi artystami przygotowujemy koncerty raz w roku, bardzo profesjonalne koncerty, poważne, podczas których zbieramy pieniądze na różne szczytne cele. W tym roku zbieramy pieniądze na
rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych. W zeszłym roku kupiliśmy respirator do ratowania życia noworodków. Tu właśnie jest program z naszego ostatniego koncertu. W tym roku gramy na Torwarze 18 czerwca. Bardzo gorąco zapraszamy. Jeżeli pojawią się jacyś chętni sponsorzy, to bardzo będą mieli miło. Tak. Hakuna Matata, tak jest. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I to nie koniec, bo jeszcze będzie występ, prawda? Tak, występ, który będzie zapowiadał płytę, premierę naszej płyty. Wydajemy płytę, będzie to fantastyczny materiał. Już niebawem pokaże się na rynku. Nie wątpię. A dziewczyny zaśpiewają jedną z piosenek z tej płyty. Super. Zapraszamy. Super. Dziękujemy. Gdziekolwiek nie postawię stopy swe, tam narzekanie słyszę wciąż. Krzywo trawnik skosił, co za dzień.